1 września w gimnazjum nr 7 w Tomaszowie odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2011-2012 połączona z otwarciem wielofunkcyjnego boiska. W naszych szkołach usiądzie w ławach blisko 6 tysięcy dzieci i młodzieży, w przedszkolach ponad 1,5 tysiąca. Wszystkie te dzieci będą edukowane przez prawie 700 nauczycieli, blisko 400 pracowników obsługi i administracji, no więc jest to ogromna rzesza ludzi. Otworzyliśmy również w tym roku nową szkołę, szkołę podstawową nr 8, więc no, wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję i tak apeluję o to, by tylko to, co będzie się działo w ciągu roku szkolnego, było bezpieczne. Wypadków też niestety nie brakowało. W minionym roku. Mam wrażenie, że ten będzie lepszy. Podczas uroczystości oficjalnie oddany został do użytku kompleks boisk. Cały kompleks, całe boisko składa się z bieżni okulnej 200-metrowej, 3-torowej po obwodzie oraz 4 tory po prostej 60-metrowej. Następnie jest skocznia w dal z rozbiegiem i 3 boiska służące do gier zespołowych, jak piłka ręczna, boisko centralne 40x20, boisko do piłki siatkowej 9x18 i boisko do koszykówki 14x26. Także wszystkie gry zespołowe można na tym boisku ćwiczyć i oczywiście uprawiać lekką atletykę. To boisko będzie służyło do zajęć wychowania fizycznego, do zajęć pozalekcyjnych oraz do treningów poszczególnych grup sportowych. Miasto ufundowało nowe boisko oraz pozyskało na ten cel 200 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt tej inwestycji to około 890 tysięcy złotych. Nowy, kolejny obiekt sportowy będzie służył społeczności naszego miasta i mam nadzieję, że będzie miejscem rozwijania sprawności fizycznej i osiągania sukcesów sportowych na skalę miasta, województwa i kraju, a również na skalę olimpijską. Na uroczystość przybyli tomaszowscy olimpijczycy Jaromir Radke oraz Stanisława Pietruszczak-Bąchała. Bogdan Drozdowski, wieloletni nauczyciel, powiedział wiele ciepłych słów o placówce. Dobra szkoła to taka, która kształtuje wychowanka w taki sposób, cytuję, aby wszystkie części ciała były forebne i mocne. Wszystkie zmysły doskonałe, wszystkie władze cielesne zupełne. To jest przesłanie dla nowoczesnej szkoły. I na dziś, i na jutro. Tak do tego podchodzili nauczyciele, uczniowie szkoły nr 11. Tak kontynuują tą piękną tradycję ci sami części nauczyciele gimnazji nr 7. Miasto planuje zrealizować kolejne sportowe inwestycje, co niewątpliwie ucieszy fanów piłki nożnej w naszym mieście. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych, kilka milionów złotych na nowy obiekt sportowy przy ulicy Nowowiejskiej, więc mam wrażenie, że za rok to właśnie tam będziemy się spotykać. Będzie to obiekt z trybuną na 800 miejsc, boisko piłkarskie na podbudowie sztucznej trawy, także na całą pewnością to będzie ten najbliższy nam obiekt, który będziemy oddawać do użytku. Nowe wielofunkcyjne boisko będzie służyć nie tylko uczniom gimnazjum nr 7, ale także całej społeczności lokalnej. Wybudowanie kompleksu przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.